Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2020-2021. Najważniejsze wydarzenia. Inauguracja roku akademickiego, podczas której rektor profesor Andrzej Lesicki przekazał insygnia władzy nowej pani rektor profesor Bogumile Kaniewskiej. Wręczono także Palmę Universitatis Studiorum Poznaniensis profesorowi Andrzejowi Kostrzewskiemu. Senat przyjął jednogłośnie strategię dla UAM na lata 2020-2030. Nasza uczelnia wśród trzech najlepszych uniwersytetów w kraju. Pierwsze miejsce w rankingu kierunków studiów Perspektywy 2021 otrzymały filologia angielska, filologie obce, geografia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, pedagogika specjalna oraz turystyka i rekreacja. Rektor UAM profesor Bogumiła Kaniewska została wybrana zastępcą przewodniczącego Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Pod okiem profesora Andrzeja Lesickiego trwają prace nad Federacją Poznańskich Uczelni Publicznych. Reorganizacja kształcenia doktorantów. Od 1 stycznia 2021 roku w miejsce Szkoły Doktorskiej UAM powstały Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych, Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych. Szkoła Doktorska UAM otrzymała także dofinansowanie z programu NAWA na umiędzynarodowienie. Została podpisana umowa w sprawie realizacji planu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. W roku akademickim 2020-2021 zostało otwartych 31 konkursów. Green Metric 2020. UAM najbardziej zieloną polską uczelnią. International Visibility Project Perspektyw na UAM. Nasz uniwersytet otrzymał kartę EHE, karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, która jest najważniejszym dokumentem w erasmusowym świecie. UAM pomyślnie zakończył procedurę międzynarodowej ewaluacji instytucjonalnej, Institutional Evaluation Program. Medal Homini Vere Academico dla profesor Elżbiety Wesołowskiej, profesora Bogusława Zielińskiego. Kontynuacja debat akademickich wspólnej inicjatywy Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W minionym roku akademickim UAM w ramach konsorcjum EPICUR 8 uniwersytetów z 6 krajów przeprowadził po raz pierwszy zajęcia dydaktyczne dla studentów. Anna Rudz powołana na przewodniczącą komisji do sprawy wyrównywania szans edukacyjnych przy KRASPie. Podpisanie umowy o współpracy z Imperial College London. Strona www.amuedu.pl zajęła drugie miejsce w Polsce pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Powołanie Rady Uczelni na kadencję 2021-2024. Wydarzenia naukowe i dydaktyczne. Profesor Jacek Radwan z Wydziału Biologii otrzymał Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2020 w kategorii Nauk o Życiu i o Ziemi.
profesor Wojciech Nawrocik i profesor Henryk Drozdowski z Wydziału Fizyki otrzymali nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Dr Paweł Łokić z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej za najlepszy doktorat. Profesor Maciej Musiał z Wydziału Filozoficznego został laureatem tegorocznej Nagrody Naukowej Polityki. Międzywydziałowa Grupa Badawcza z Centrum Zaawansowanych Technologii pod kierownictwem profesora Jakuba Rybki otrzymała w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rekomendację do finansowania dalszych prac nad testem immunodiagnostycznym COVID-19. Marcelina Rosińska z Wydziału Prawa i Administracji oraz Marta Szumanowska z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa zostały nagrodzone w konkursie 25 przed 25 organizowanym przez magazyn Forbes i warszawskie biuro McKinsey & Company. Profesor Marek Kwiek, dyrektor Institute for Advanced Studies in Social Sciences and Humanities na UAM, został przyjęty w poczet członków zwyczajnych Akademia Europea w Londynie. Wręczono stypendia imienia doktora Jana Kulczyka. Naukowcy z naszej uczelni otrzymają dofinansowanie Narodowego Centrum Nauki z konkursów Opus, Preludium Bis oraz Sonata. W gronie zasłużonych dla miasta Poznania znalazły się polonistka profesor Elżbieta Nowicka i prawniczka profesor Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Natomiast Nagrodę Naukową miasta Poznania otrzymał biolog doktor habilitowany Michał Bogdziewicz. Oferta dydaktyczna UAM powiększyła się o 15 nowych kierunków. W tym w Kolegium Polonicum uruchomiono kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku Digital Entrepreneurship. W Kolegium Martineum otwarto Centrum Szyfrów Enigma. Powstało ono we współpracy władz samorządowych Poznania, Wielkopolski i UAM. Wydarzenia online. Konferencja studencka konsorcjum Epikur. Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Noc Naukowców. Koncert noworoczny. Dzień Sportu. Koncert majowy. Dzień Kandydata. Wydarzenia studenckie i sportowe. Studencki Nobel dla Antoniny Tosiek i Julii Orłowskiej. Polski zespół zdobył 4. miejsce w światowym konkursie Moonbase Design Contest, w którym drużyny z całego świata projektowały habitat księżycowy. W zespole InSpace pracowała Małgorzata Popiel, studentka Wydziału Prawa i Administracji UAM. Reprezentacja UAM w piłce nożnej kobiet zdobyła 1. miejsce w akademickich mistrzostwach Polski. Drużyna sekcji sportowej studentów z niepełnosprawnościami klubu uczelnianego AZS UAM z sukcesami na integracyjnych mistrzostwach Polski AZS w bowlingu i bilardzie. Kolejne sukcesy naszych florecistek na akademickich mistrzostwach Polski. Inwestycje. Wmurowanie kamienia węgielnego pod akademik na Morasku. Za nami trudny cały rok akademicki w pandemii, rok próby dla nauki, która mierzyła się z takimi ograniczeniami jak dostęp do aparatury badawczej, bibliotek, lockdownem. W minionym roku społeczność akademicka nie zapomniała o potrzebujących i walczących z pandemią. UAM udostępnił miejsca w jednym z domów studenckich w Słubicach na potrzeby tamtejszego covidowego szpitala powiatowego. W ramach akcji Widzialna Ręka UAM pomagaliśmy nie tylko pracownikom uczelni, ale także osobom potrzebującym spoza UAM. Starając się, aby uczelnia wróciła do normalnego funkcjonowania, zorganizowana została w ramach programu Szczepienia w Zakładach Pracy akcja szczepień przeciwko COVID-19. UAM jest uniwersytetem zaangażowanym. Naukowcy, pracownicy i studenci działają na różnych polach, starając się odkrywać, ale i objaśniać to, co się dookoła nas dzieje. I tak na pewno będzie też w nowym, 103. roku akademickim. Wasze magnificencje, Wasze ekscelencje,
Wysoki Senacie, drodzy Państwo prorektorzy i dziekani, szacowna wspólnoto Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, szanowne panie, szanowni panowie, wszyscy znakomici goście naszej uroczystości obecni w auli UAM oraz przed ekranami. 1 października, dzień inauguracji roku akademickiego, to wielkie, radosne święto całej społeczności akademickiej. Jest nam niezmiernie miło, że na naszej uroczystości, choć ze względów pandemicznych przebiega ona w skromniejszym niż zwykle wymiarze, możemy powitać przyjaciół, znakomitych gości Uniwersytetu. Proszę pozwolić, że kilku z nich powitam imiennie. Witam serdecznie marszałka województwa wielkopolskiego, pana Marka Woźniaka. Reprezentującą naszego wojewodę, wicewojewodę wielkopolską, panią Anetę Niestrawską. Wicemarszałka województwa wielkopolskiego, pana Wojciecha Jankowiaka. Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, panią Małgorzatę Waszak-Klepkę. Wicestarostę poznańskiego, pana Tomasza Łubińskiego. Zastępcę prezydenta miasta Poznania, reprezentującego pana prezydenta, pana Mariusza Wiśniewskiego. Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pana Marka Golę. Członkinie Zarządu Województwa Wielkopolskiego, panią Paulinę Stochniałek. Przewodniczącego Rady Miasta Poznania, pana Grzegorza Ganowicza. I przewodniczącego Komisji Kultury Miasta Poznania, pana Grzegorza Jurę. Serdecznie witam prymasa Polski, jego ekscelencję księdza arcybiskupa doktora Wojciecha Polaka, metropolitę gnieźnieńskiego. Witam także wielkiego kanclerza Wydziału Teologicznego UAM, księdza arcybiskupa doktora Stanisława Gądeckiego, metropolitę poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Są z nami posłowie ziemi wielkopolskiej. Pan Zbigniew Dolata, nie dotarł chyba, i Waldy Dzikowski. Myślę, że posiedzenie Sejmu tu nie pozwoliło na dzisiejszy udział. Ale witam, bo widzę, że jest pani senator profesor Jadwiga Rotnicka. Witam także panów senatorów. Pana Marcina Bosackiego i pana Adama Scheinfelda. Cieszę się niezmiernie, że towarzyszą nam dziś Państwo rektorzy uczelni publicznych miasta Poznania. Jego magnificencja rektor Uniwersytetu Medycznego, profesor doktor habilitowany Andrzej Tykarski. Jego magnificencja rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Szoszkiewicz. Jego magnificencja rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, profesor doktor habilitowany Maciej Żukowski. Jego magnificencja rektor Politechniki Poznańskiej, profesor doktor habilitowany Teofil Jesionowski. Jego magnificencja rektor Uniwersytetu Artystycznego, profesor doktor habilitowany Wojciech Chora. Jej magnificencja rektor Akademii Muzycznej, profesor doktor habilitowana Hanna Kostrzewska. I jego magnificencja rektor Akademii Wychowania Fizycznego,
profesor doktor habilitowany Dariusz Wieliński. Ze szczególną serdecznością witam byłych włodarzy UAM, panów rektorów, profesora doktora habilitowanego Bogdana Marcińca, profesora doktora habilitowanego Bronisława Marcińca i profesora doktora habilitowanego Andrzeja Lesickiego. Niemniej serdecznie witam, proszę pozwolić, że już bez wymieniania nazwisk, państwa członków Rady Uczelni, Konwentu Godności Honorowych, Kapituły Medalu Homini Vere Academico, współpracujących z naszą uczelnią przedstawicieli sądownictwa, prokuratury, policji i straży pożarnej. I proszę wybaczyć, że odejdę trochę od toku przemówienia. Policji i wszystkim służbom bardzo serdecznie dziękuję za przeprowadzenie dzisiejszej akcji sprawdzenia uniwersytetu w związku z informacją o zamachu bombowym, który otrzymaliśmy rano. Witam wszystkich państwa według godności i honorów, wszystkich towarzyszących nam gości, a nade wszystko pracowniczki, pracowników, doktorantki, doktorantów, studentki i studentów naszego uniwersytetu. Podczas tego uniwersyteckiego święta nie może zabraknąć myśli o tych, których wśród nas zabrakło. Tegoroczna lista pożegnań jest wyjątkowo długa. Wszyscy, którzy opuścili nas w minionych 12 miesiącach, zasłużyli na naszą pamięć i wdzięczność. Z naszej społeczności odeszli. Pan Jan Adamiec, pani magister Halina Basińska, pan profesor Józef Bielawski, pani profesor Iwona Binkowska, pani magister Zofia Buczel, pani profesor Bożena Chrząstowska, pani Zofia Danielewicz, pani Edyta Domka, pan profesor Sylwester Dworacki, pan profesor Zbigniew Dworecki, pan docent Tadeusz Filipiak, pan Jerzy Franciszczak, pan Stanisław Gorgoń, pan profesor Wiesław Jamrożek, pan Włodzimierz Jankowski, pani profesor Urszula Jorasz, pan profesor Kazimierz Jurga, pan profesor Jerzy Kaczmarek, pani Zofia Kaczmarek, pan profesor Włodzimierz Kania, pani Barbara Kasprzak, pan profesor Jerzy Konarski, pan Jerzy Kosiński, pan doktor Jerzy Kozak, pani Bożena Kozłowska, pan Michał Kozłowski, pan profesor Norbert Leśniewski, pan profesor Stanisław Lisiecki, pani Krystyna Łuczak, pan profesor Dariusz Cezary Maleszyński, pani Maria Marchlewicz, pan Sylwester Marcińczyk, pan Władysław Mosorzewski, pan profesor Julian Musielak, pan profesor Bronisław Nowacki, pani Irena Nowaczyk, pani Barbara Nowak, pan Piotr Nowak, pani profesor Aurelia Nowicka, pani Marianna Ochman, pan profesor Henryk Olszewski, pan profesor Edward Ozimek, pan Andrzej Pacyński, pani Irena Plura, pan doktor Zbigniew Piechowiak, pan doktor Łukasz Piosik, pani magister Alina Podsiad, ksiądz profesor Bogdan Poniży, pan profesor Roman Przymusiński, ksiądz profesor Marek Pyc, pan Andrzej Rotnicki, pani Mirosława Rurek, pan doktor Jerzy Rutkowski, pan Romuald Sobczak, pan profesor Włodzimierz Sobkowiak, pani profesor Zofia Szyfter, pani Grażyna Talarowska, pan inżynier Tadeusz Tojs, pan magister Chung Yi Wang, pani magister Małgorzata Wallas, pan doktor Mateusz Witkowski, pan doktor inżynier Bartosz Wojtyra, pani doktor Danuta Wolfram Romanowska, pan docent Zdzisław Wroniak, pan docent Jan Załupski, pan profesor Tadeusz Zgółka i pan profesor Stefan Żynda. Cześć ich pamięci. Szanowni państwo, każda inauguracja nowego roku akademickiego to wielkie święto akademickiej wspólnoty. Każdej towarzyszy wiele rozmaitych emocji, nadzieja, ciekawość, radość, niepokój. Jednak w tym roku słowa XIII-wiecznej pieśni studenckiej "Cieszmy się więc, Gaudeamus igitur" brzmią wyjątkowo donośnie i wyjątkowo dosłownie.
Wracamy przecież w mury uczelni, do sal wykładowych, bibliotek i laboratoriów po półtorarocznej pandemicznej banicji. Rozpoczynamy ten rok także od historycznej chwili, dosłownie przed 45 minutami obecni tu rektorzy publicznych szkół miasta Poznania podpisali list intencyjny dotyczący stworzenia Federacji Uniwersytetu Poznańskiego. Film, który widzieliśmy przed chwilą, był sprawozdaniem z działalności uczelni w czasie naznaczonym pandemią. Nie zabrakło w nim, jak widzieliśmy, indywidualnych sukcesów badaczek i badaczy, wydarzeń z życia braci studenckiej, zbiorowych osiągnięć uniwersytetu, zupełnie wyjątkowych, ale i całkowicie rutynowych działań uczonych, zakładów, katedr, wydziałów, bibliotek, jednostek ogólnouczelnianych, organizacji studenckich i doktoranckich, samorządów, etc. Powtarzalny, nieco zmodyfikowany, ale jednak tradycyjny rytm działalności